Cześć, z tej strony Tidek i witam Was w nowej serii na kanale, jaką jest DIY, czyli po naszemu Zrób to sam, w której będę przedstawiał różne ciekawe projekty, które można wykonać nawet nie mając skomplikowanej wiedzy technicznej. Na pierwszy ogień weźmiemy sobie taśmę LED. W pierwszym odcinku naszego cyklu pokażę Wam, jak w kilku prostych krokach przerobić domowy regał na ciekawy i wyróżniający się mebel. Intro! Bohaterem dzisiejszego odcinka jest regał na książki. To zwykły i niepozorny mebel, który zazwyczaj pomijamy. Postaramy się, aby wyglądał nieco lepiej i ciekawie prezentował się na tle pokoju. Do tego celu wykorzystam taśmę LED RGB o oznaczeniu 2835. W pierwszej kolejności dokoduję pomiarów szafki, aby dociąć odpowiednie taśmy i przewód, który będzie ją łączył. Połączenie to będzie szeregowe, czyli taśma będzie w jednym kawałku. Żeby uzyskać dostęp do szafki, muszę ją najpierw sprzątnąć, co widzicie na poniższych przebitkach. Do połączenia taśmy użyjemy standardowego kabla RGB zakończonego wtyczką. Najpierw oddzielam poszczególne części kabla i zdejmuję z nich izolację, tak aby podłączyć je do wtyczki. Połączenie będzie lutowane. Taśma posiada 4 kolory. Biały, czerwony, zielony i niebieski, bądź czarny, czerwony, zielony i niebieski. I są to odpowiednio napięcie, którym doprowadzamy kolor oraz masy dla poszczególnych kolorów. W tym przypadku zielony, czerwony i niebieski. Przy połączeniu nie powinno być problemu. Kabel pasuje tylko w jednej konfiguracji. Poszczególne części kabla oddzielam z izolacji, a następnie łączę. Całość będzie lutowana, a poszczególne przewody izoluję taśmą rurką termokurczliwą. Aby łatwiej było lutować przewody, najpierw dokonuję ich skręcenia. Cynę nakładam równomiernie z obu stron, aby zapewnić trwałe i pewne połączenie. Całość zabezpieczam rurkami termokurczliwymi. Niestety rozładowała mi się bateria i kamera nie ostrzy, za co nas naprawdę przepraszam. Dobrze, mamy już polutowany przewód i wtyczkę. Teraz możemy przystąpić do lutowania przewodu do taśmy RGB. Lutując kabel do taśmy, należy pamiętać o oznaczeniach RGB oraz 12V. Całość oczywiście zabezpieczam rurką termokurczliwą. Przed zamontowaniem taśmy warto ją jeszcze sprawdzić. Pozwoli to na uniknięcie jakichkolwiek błędów przy montażu. Przyklejoną taśmę ciężko będzie z powrotem odkleić. Thank you.
Gotową taśmę kleję do regału, starając się jednocześnie ukryć elementy łączące. Linki do wykorzystanych przeze mnie materiałów możecie znaleźć w opisie. Na koniec została jeszcze sekcja boczna. Pozostało spiąć wtyczkę i gotowe. A teraz pora zobaczyć, jak szafka prezentuje się w nocy. Musicie przyznać, że efekt jest naprawdę niezły, szczególnie w połączeniu z resztą podświetlenia. Jeżeli podobał Ci się dzisiejszy filmik, zostaw łapkę w górę. Pamiętaj również o subskrypcji i dzwoneczku, ponieważ będę wypuszczał moje filmy nieregularnie. Będąc subskrybentem mojego kanału, masz pewność, że zawsze będziesz na bieżąco. Zapraszam Cię również na inne moje kanały społecznościowe, takie jak Instagram, Facebook czy mój blog, na którym dowiesz się co nieco o produkcji muzyki. Z tych trzech szczególnie polecam Instagram, na którym wiele się dzieje, można znaleźć różne zdjęcia z planu oraz inne ciekawostki, z którymi chciałbym się z Wami podzielić. Nie przedłużając, zapraszam Was do następnego odcinka. Pa! Co?